na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka. Lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Na program zaprasza firma Paxton Polska, importer samochodów użytkowych. Witamy w kolejnym programie. Na dzień dobry zapraszamy do wspólnych ćwiczeń dla dobrego zdrowia i kondycji. Następnie przeniesiemy się na południe Polski do Sandomierza, aby poznać historię niezwykłego kamienia, krzemienia pasiastego. Serdecznie zapraszamy! Nawijamy dźwięk do trzech, w górę. Trzy, dwa, opuść i w górę. Trzy, dwa, opuść i jeszcze raz. 3, 2, opuść, ostatni raz, 3 i 2, zmienimy tempo, szybki ruch w górę, wolny w dół na 3, jeszcze raz, szybki i wolny, świetnie, jeszcze dwa razy, szybki, wolny, ostatni raz, szybki, dobra, i na raz, góra, dół, 4, 3 i 2, ostatni. Zwalniamy tempo do dwóch. Raz, dwa. Opuść. Jeszcze raz. W górę, opuść. Do trzech, w górę. I trzy, dwa, jeden. I w dół. Trzy, dwa, jeden. I w dół. Jeszcze dwa razy. Trzymaj. Ostatni raz. Trzy, dwa, jeden. Szybki w górę, wolny w dół. Do trzech. Super. Jeszcze raz. Ugnij. Opuść. Ostatni raz. Ugnij. Opuść. Ostatni raz. Ugnij. Opuść. Daj ręce w kąt prosty. Pogłębiamy delikatnie. Śmiało. Trzymaj. Jeszcze chwilkę. Ugnij. Dobrze. Dawaj, dawaj. Jeszcze. 7, 6, 5, 4. Tylko 3. 2. Opuść. I pogłębiamy 3. Raz. 2. 3. I dawaj, 3, 2, 1. Ostatnie dwa razy. 3, 2, 1. Do 4 pogłęb. Zatrzymaj ręce zgięte. Stop. Podnieś ramiona w górę powoli. Opuść. Jeszcze raz. Powolutku. Opuszczaj. Jeszcze raz. W górę. Opuść. Ostatni raz. W górę. I troszkę przyspieszymy ten ruch. W górę. Dawaj. 8, 7. 6, 5, tylko 4, góra, górę, ostatnie dwa i ostatni raz, rozluźnij, dobra, luźniutko, złapiemy nad chwytem, troszeczkę szerzej nogi poproszę, dźwignik nawinięty, wiosłujemy w górę i w dół, w górę i w dół, plecki proste, brzuchy wciągnięte, dawaj jeszcze, 4, 3, 2. Ostatni. Daj pogłębienia w górę 3 razy. 3. 2. Opuść. Jeszcze raz. 3. 2. Opuść. Pojedynczo proszę. 4. 3. 2. Ostatni. Do 3 pogłębienia. 3. 2. Raz. Ostatni. 3. I 2. Zwolnimy tempo. 2 na 2. Powolutku. W górę i opuść. Dobra, jeszcze raz, w górę i opuść. Ostatnie dwa razy, napinasz i opuszczamy. Ostatni raz, w górę i opuszczamy. Daj na raz. Ciągnij, ciągnij w górę, wysoko, jeszcze chwilkę. Ostatni raz, pogłębienia w górę, trzy. Raz, dwa, trzy. Ostatni, trzy i dwa. Zwalniamy tempo do trzech w górę, wolny ruch. I opuść. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Ostatnie dwa. I w górę. Powolutku, spokojnie. Ostatni raz. I w górę.
Odwrócimy tam po szybki ruch w górę, wolny w dół. Powolutku. Świetnie, jeszcze raz. W górę i powolutku. Ostatnie dwa razy. W górę i wolno. Ostatni raz. W górę i wolno. Daj pojedynczo. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Jeszcze dwa. Ostatni. Zwalniamy tempo do dwóch. Raz, dwa. Opuść. I jeszcze raz. W górę. Daj szybkie w górę, wolny w dół. Dobra. Jeszcze dwa razy. I góra. Opuść. Ostatnie dwa. Góra. Opuść. Ostatni raz. Ostatni raz. Dobra. Rozluźniamy. Po forsujących ćwiczeniach przeniesiemy się do jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski, Sandomierza. Wyjątkowości temu miejscu nadaje również fakt, że jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie spotkać można niezwykły kamień, krzemień pasiasty. Pani Bożena Ewa Włódz z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu i pan Cezary Łutowicz, człowiek, który zafascynował się właściwościami krzemienia pasiastego, opowiedzą nam historię tego magicznego kamienia. Pierwsze eksponaty krzemienne trafiły do muzeum jeszcze w okresie przedwojennym. To były eksponaty archeologiczne, krzemienne siekierki. Jedna z nich zainteresowała naszego sandomierskiego mistrza Cezarego Łutowicza, który podążył jej śladem do Krzemionek. Tam zainteresował się tym wspaniałym krzemiennym materiałem. No i wówczas chyba zrodził się już pomysł do jego zastosowań w biżuterii. Jeśli chodzi o sandomierski zbiór biżuterii z krzemieniem pasiastym, jest on stosunkowo młody. Gromadzimy kolekcję biżuterii dopiero od 7 lat. Po raz pierwszy w Sandomierzu złotnicy pojawili się w 2000 roku. Powstały pierwsze wyroby. W chwili obecnej mamy ponad 100 eksponatów w stałej ekspozycji. Najstarszy eksponat z krzemieniem pasiastym, który powstał w Sandomierzu, sięga roku tak około 1972. To były wyroby z krzemieniem pasiastym powstałe w pracowni pana Cezarego Łutowicza. Te, które posiada muzeum, są znacznie młodsze. One sięgają czasowo roku 2000 i związane są z sandomierskimi warsztatami złotniczymi, które wspólnie z panem Cezarem prowadzimy od tego czasu. Najstarszy krzemienny eksponat znajdujący się w naszym muzeum pochodzi z okresu neolitu. Są to krzemienne siekierki, które archeolodzy odnaleźli w neolitycznych grobach. Krzemień pasiasty w prahistorii służył zarówno do wyrobu narzędzi walki, pracy, ale służył również celom religijnym, magicznym. Był wyrobem szczególnego znaczenia i wkładano go zmarłym do grobu, żeby towarzyszył im również po śmierci, żeby chronił ich po śmierci. Takie eksponaty można zobaczyć w naszym muzeum. Neolityczni mieszkańcy okolic Sandomierza udawali się do Krzemionek po krzemienne wyroby, ale krzemień sięgał o wiele dalej, nie tylko w rejony Sandomierza lub innych okolic, nie w zasięgu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset, do 800 kilometrów. Nawet w odległości 800 kilometrów znajdowane są krzemienne siekierki.
Krzemień pasiasty jest ogromnym bogactwem, skarbem dawnej ziemi sandomierskiej. Chcielibyśmy promować krzemień pasiasty jako kamień najbardziej polski. Postawiliśmy na kontynuowanie rozpoczętej pracy ze złotnikami, na rozwijanie sandomirskich warsztatów złotniczych, tworzenie kolekcji biżuterii z krzemieniem pasiastym. Chcielibyśmy, żeby ten krzemień pasiasty wędrował w świat w formie biżuterii, żeby to była taka biżuteria typowo polska, żeby ona była wyróżnikiem polskości w świecie. W 1971 roku przyjechałem z Wybrzeża do Sandomierza. No i tutaj, aby sobie miasto przybliżyć, więc zwiedzałem muzea, zwiedzałem okolice. I w Muzeum Sandomierskim zobaczyłem siekierki z bardzo pięknego kamienia, te siekierki były inne niż znane mi na Wybrzeżu. Tamte były przeważnie z granitu lub krzemienia czekoladowego. A tutaj był właśnie z takiego bardzo ładnego kamienia pasiastego. Okazuje się, że jest to krzemień pasiasty. Pytam się, dlaczego one są tutaj z tego kamienia? No bo ten kamień tutaj występuje. No dobrze, a gdzie on jeszcze występuje? No, nigdzie więcej nie występuje, tylko tutaj występuje. Ponieważ jestem plastykiem, więc ten kamień urzekł mnie swoją urodą, swoim właśnie usłojeniem, swoją piękną tonacją kolorystyczną. Pytanie, czy ten kamień może być kamieniem jubilerskim? No bo skoro już wiem, że on występuje tylko tutaj, czyli spełnia jeden warunek, który określa kamień jubilerski, rzadko występowanie. Więc ten warunek ma. Drugi warunek to jest uroda. No, musi to być kamień zdobniczy, więc jest bezspornie piękny. No i trzeci warunek to jest twardość. Więc ten kamień też ten warunek wypełnia, ponieważ ma twarde 6,5 do 7 w 10-stopniowej skali Mohsa, gdzie 10 to jest diament. No a bursztyn porównywalnie ma twarde 2 w tej samej skali. W związku z tym postanowiłem poszukać w złożu ten kamień. No i znalazłem go we wsi Śródborze. Był to taki kamieniołom chłopski, odkrywkowe miejsce pozyskiwania wapnia, gdzie ten krzemień pasiasty się pojawiał, tak jak rodzynki w cieście. I był uciążliwym chwastem chłopom niepotrzebnym, bo nie nadało się do celów budowlanych, w związku z tym oni go wrzucali na bok. I jak się zbierała tego fura, to na furę i utwardzali sobie polną drogę, którą jeździli z tym wapieniem. Początkowo zastanowiła mnie forma zewnętrzna tych, jak ja to nazywam, rzeźb zastanych, ponieważ on w tej zewnętrznej formie, bryle, jest bardzo przypominający konkretnych autorów, konkretnych rzeźbiarzy współczesnych. Przypomina rzeźby Mura, Arpa. Są bardzo, bardzo takie wyraźne nawiązania do brył, do form przez tych autorów proponowanych. I to mnie bardzo urzekło. Ja mam wiele takich konkrecji, które obecnie są na wystawach, których po prostu nie mam śmiałości zburzyć, nie mam śmiałości ich przeciąć czy rozbić, ponieważ są to skończone dzieła sztuki. Idealne proporcje, idealne kierunki, po prostu jak to wystawiałem w Galerii Krytyków w Warszawie, to na wernisażu profesorowie rzeźby mówią, że no, trzeba dłuta połamać po prostu. Ten kamień już w pierwszym zetknięciu uczy pokory swoim pięknem tej zewnętrznej budowy. Jak go przełamiemy z kolei, to otwiera nam się świat grafiki, świat malarstwa. Cały czas te doznania plastyczne temu kamieniowi towarzyszą.
I moja praca praktycznie ogranicza się do kadrowania piękna zawartego w tych przełamanych kamieniach i mojego stosunku do tego kadru. Jest to kamień tak zobowiązujący, że nie bardzo daje mi pofikać po prostu, bo ja nie mogę z nim konkurować, ja mogę go tylko w jakiś sposób pokazywać. I przez to on wymaga bardzo dorosłego myślenia i bardzo dorosłego stosunku do każdego kamienia. Ja mam masę kamieni, do których się jeszcze nie zabrałem, mimo tego, że mam już kilkadziesiąt lat. Zacząłem robić biżuterię z krzemieniem pasiastym. Początkowo odbierane to było bardzo różnie, bo wszyscy wiedzieli, że to jest kamień dróg polnych. A trudno podnieść coś z drogi, z bruku, do godności kamienia jubilerskiego. To jest cały świat zaprzecza temu, nie? Cały świat tego nie akceptuje. No ale tak małymi kroczkami robiłem masę swoich wystaw takich monotematycznych, biżuterii tylko z krzemieniem pasiastym, za granicą, w Polsce. I wszędzie to się podobało. No ale tak wszyscy byli z pewną rezerwą, bo to jest takie, ja mówię o czasach sprzed 35 lat, także wtedy, kiedy się tym kamieniem zainteresowałem, bo był to totalnie w ogóle nieznany kamień, zupełnie coś nowego. Pomału, różnymi innymi jeszcze sposobami udało mi się ten kamień pomału wypromować. I bardzo piękna współpraca, którą mam z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, pozwoliła na prowadzenie warsztatów twórczych. I zapraszamy tutaj, współpracujemy z Akademią Łódzką, tam z Katedrą Projektowania Biżuterii. Zapraszamy tutaj studentów, pracowników dydaktycznych i przerabiamy z nimi temat krzemienia pasiastego. Jeździmy do krzemionek opatowskich, tam gdzie ten kamień był najdłużej eksploatowany, gdzie robiono z niego siekiery, które jak się okazuje miały funkcję w większości pozautylitarną, że były to raczej narzędzia związane ze sferą ducha, z obrzędowością, ponieważ większość tych siekier, które znajdujemy w tej chwili, nie ma śladów pracy, a znajdujemy je w bardzo dużym rozproszeniu, nawet pojedyncze egzemplarze we Francji. Gdy po drodze występuje krzemień czekoladowy i są wykonywane siekiery z krzemienia czekoladowego, to jeszcze spotykamy na tych terenach, na tych odległych terenach, również siekiery z krzemienia pasiastego. Powstaje pytanie, po co? Skoro mamy swój rodzimy surowiec, skoro mamy z niego narzędzia, po co nam jeszcze sprowadzać w okresie neolitu, kiedy nie ma dróg, nie ma komunikacji, sprowadzamy siekiery z tak odległych terenów, których potem nie używamy, ale wkładamy do grobów. Więc wszystko wskazuje na to, że były to przedmioty właśnie szczególne, że to były przedmioty, pewne wyróżniki. Albo wyróżniki okoliczności, albo wyróżniki osoby. Tak jak dywagują archeolodzy, być może to, że on w swoim usłojeniu ten kamień przypomina wezbrany żywioł wodny. Żywioł wodny w tamtych czasach doskwierał, ponieważ nie było wałowań, nie było całej techniki obrony przed wodą. Więc mamy to wyobrażenie wody. Ale jak uderzymy krzemie o krzemie, mamy ogień. Czyli mamy dwa przeciwstawne żywioły. Z kolei rysunek topora to w najstarszej symbolice to jest wyobrażenie gromu, czyli żywioł powietrza. A tam, gdzie mamy trzy żywioły w jednym przedmiocie, to może być tylko magia. To mogą być tylko przedmioty magiczne. To mogły być przedmioty, które, jeżeli ten przedmiot był w komunikacji międzyludzkiej, tak na płaszczyźnie znaku, ja miałem ten przedmiot ze sobą, to mój przeciwnik potrafi odczytać, że ja mam ze sobą te trzy żywioły, więc ja o tyle jestem mocniejszy od niego. Ale ja też miałem tę świadomość, że on to potrafi odczytać.
ale zastanówmy się, czym jest biżuteria. Biżuteria też jest wyróżnikiem. Biżuteria albo nas wyróżnia z grupy, albo nas identyfikuje z grupą. Jest to też komunikacja, moja komunikacja z otoczeniem. Ja jestem w biżuterii, moje otoczenie jest bez tej biżuterii. Więc ta biżuteria jest uzupełnieniem mojej osoby. Ona ma mówić o mojej estetyce, zamożności, pozycji, o mojej pysze, o mojej głupocie, o moim bezguściu, o różnych takich rzeczach. Biżuteria mówi. I teraz, ale biżuteria to też amulety. I cały świat z tym, cały świat magiczny z tym związany. Biżuteria zaczyna się na poziomie koła pokonanego zwierzęcia, na łyku, na szyi. Mówię światu, mówię otoczeniu, ja pokonałem lwa. Otoczenie to potrafię czytać. Powstaje dystans między mną a otoczeniem. On pokonał lwa, to jest jego męstwo. To jest jego umiejętność walki. Ale biżuteria również to metale szlachetne, to kamienie rzadkie. Metale szlachetne mówią bardzo często o zamożności, o pozycji społecznej. Ale biżuteria również człowieka identyfikuje z grupą. Biżuterią są medaliki, krzyżyki, to jest też biżuteria. Noszę medalik, czy noszę krzyżyk, mówię światu, jestem z grupy osób tej wiary, tej religii. Ale z kolei na tle tej grupy znów się człowiek potrzebuje wyróżnić, więc powstają sygnety biskupie, powstają pektorały, powstają różne inne przedmioty, które znów wyróżniają, w tej jednej grupie znów człowieka wyróżniają. Kobiety nazwały krzemień pasiasty kamieniem optymizmu. Sam donoszę od 20 paru lat i ustawicznie jestem posądzany optymizm. Ale coś w tym jest. Wiele osób mi o tym mówi i są takie przykłady, że na przykład młodzi małżonkowie kupują sobie w prezencie ślubnym, czy robią sobie biżuterię, właśnie tą biżuterię optymistyczną, z tym kamieniem optymizmu. I jak nikomu optymizm jest potrzebny. Mało tego, piszą i dzwonią do mnie osoby, które wyjątkowo potrzebują optymizmu i pogody ducha, bo wszystko ich zawiodło. Więc również wysyłam tym osobom zupełnie gratis, bo jeżeli to ma komuś pomóc, to dlaczego nie? Coś w tym jest, ponieważ ten kamień 4000 lat leżał zapomniany, poskończył się neolit, zaczęła się epoka brązu i cała cywilizacja poszła w kierunku metali i zapomnieliśmy o tym kamieniu. Udało mi się go przypomnieć teraz i okazuje się, że znów ludziom jest potrzebny. Tak jak kiedyś. A to musi w tym coś być. Na program zaprasza firma Autokarol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Na program zaprasza firma Paxton Polska, importer samochodów użytkowych.